Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Czas na powrót serii, której wiele osób wyczekiwało. Często pytaliście, kiedy wróci seria Fotograficzny Powrót do Przeszłości. I zaczynamy drugi sezon właśnie tej serii. I ze mną jest tutaj paczka, od której zaczniemy ten odcinek. Tutaj się kryje obiektyw, od którego właściwie wszystko się zaczęło. Więc lecimy ze wstępem i zaczynamy odcinek. Zanim jednak przejdziemy do rozpakowywania tej paczki, gorąca prośba do Was. Chciałbym, żebyście w komentarzach dali znać, jakie obiektywy mogłyby się pojawić w tej serii. Fajnie, żeby to były takie obiektywy trochę bardziej nietypowe, które dają jakieś dziwne, ciekawe efekty, bo w ten sposób ta seria będzie mega ciekawa. Oczywiście czekam na różne Wasze propozycje, a jeżeli chcecie więcej odcinków z tej serii, też cieszycie się, że powrócił właśnie ten format, ta seria Fotograficzny Powrót do Przeszłości, no to pamiętajcie, kliknijcie kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby nie ominął Was żaden odcinek z tej właśnie serii. Lecimy do rozpakowywania paczki. Ok, więc czas zacząć unboxing. Weźmy sobie paczuszkę i zaraz się dowiecie, a właściwie Wy już wiecie po tytule, co tu jest, co tu w środku się kryje. Także dla Was to już mały spoiler tytułowy, ale moje wrażenie pierwsze będzie dopiero właśnie teraz, bo otwieram paczkę. Jeszcze tego sprzęciku tutaj nie widziałem. Sprawdźmy, co tutaj się kryje dla nas w środku. Dobra, trochę papierków, to sobie weźmiemy na bok, ale wyciągamy ten sprzęcik, który tutaj na nas czeka. Tak, w tytule mogliście sobie zobaczyć, jaki to jest obiektyw, ale nie kupiłem tylko i wyłącznie samego obiektywu, bo w środku jest cały zestaw Zenit z eleganckim, naprawdę super futerałem. Specjalnie kupiłem taki zestaw, żeby go później postawić tutaj u siebie na półeczce, jednej czy drugiej, bo lubię kolekcjonować właśnie takie sprzęty i sobie wystawiać je właśnie na półkach, więc otwórzmy i zobaczmy, co tutaj się kryje w środku. Dobra, jest Zenit zabezpieczony, elegancko widzę. Żeby tutaj nic się nie uszkodziło. Tutaj sobie odkręćmy go na razie od tej obudowy, od tego futerału. Dobra, przesuńmy sobie może na bok ten cały futerał. Dajmy go tutaj na inną półkę. I jest naprawdę piękny Zenit wraz z obiektywem Helios. Obiektyw właściwie, od którego wszystko się zaczęło u mnie, jeżeli chodzi o taką bardziej świadomą przygodę z fotografią portretową, z fotografią ludzi. Nie wiem, czy znacie tę historię, ale właśnie kupiłem sobie aparat Canona 450D i właściwie wydałem na niego cały swój budżet. No i wtedy nie miałem za bardzo co do niego podpiąć, oprócz jakiegoś obiektywu kitowego, ale chciałem uzyskać to takie piękne, rozmyte tło, więc chciałem mieć obiektyw z niską przysłoną, żeby sobie z tym poradzić. Na pomoc przyszedł wtedy tata, dał mi swojego Zenita i Heliosa, który też stoi tam na półce. I wtedy podpiąłem właśnie tamtego Heliosa do aparatu za pomocą przejściówki. Zrobiłem swoje pierwsze zdjęcia właśnie z takim pięknym, skompresowanym, rozmytym tłem na niskiej przysłonie. No i zakochałem się właśnie w takiej fotografii, w fotografii portretowej, w fotografii ludzi. I właśnie od tego się wszystko zaczęło. Tamten obiektyw już nie jest do końca sprawny, więc tutaj sobie zainwestowałem w kolejny do tej serii. Więc ja go tutaj będę mógł odkręcić, zastosować przejściówkę. No i podpiąć go do aparatu cyfrowego, no i w ten sposób zrealizować sesję. Sami zobaczcie, jak ten Zenit z tym Heliosem pięknie wygląda. Przede wszystkim ten srebrny egzemplarz Zenita wygląda naprawdę konkretnie, bo wyróżnia się zdecydowanie, ma taki właśnie fajny retro klimat, taki vintage można powiedzieć. No, będzie fajną ozdobą w połączeniu jeszcze właśnie z tym futerałem takim skórzanym. Będzie to, myślę, że robiło naprawdę super robotę. Sprzedawca tutaj wspomniał, że Zenit prawdopodobnie może nie działać, coś tam może w nim szwankować, ale nie o niego chodziło. On będzie po prostu stał i zdobił półkę. Kiedyś sobie może kupię jakiś aparat właśnie analogowy, żeby nagrać właśnie odcinek z tej serii, gdzie będę realizował całą sesję aparatem analogowym, ale na ten moment odkręcam Heliosa, podpinam go do cyfrówki, no i lecimy na sesję i zobaczymy, jak to szkiełko sprawdzi się w praktyce. Aha, jeżeli byście pytali o cenę, no to wylicytowałem go za bodajże 170 zł, chyba coś takiego. Stwierdziłem, że to fajna cena, bo jest Zenit, jest Helios sprawny, jest ten piękny futerał, więc to wszystko w takiej cenie. Być może, nie wiem, przepłaciłem, ale będzie na pewno fajną ozdobą na półce, a przy okazji przetestujemy sobie ten obiektyw. Dobra, nie przeciągam. Lecimy w plener i realizujemy sesję.
Wyszliśmy w plener i zrobimy pierwszy test Heliosa. Tym razem zaczynamy od trochę trudniejszych warunków, dla szczególnie tych starszych obiektywów. Będziemy fotografować pod słońce. Za nami jest bardzo ładna łąka, bardzo ładne drzewa, więc to będzie wyzwanie właśnie z takimi zdjęciami pod słońce dla tego Heliosa. Zobaczmy, jak się sprawdzi, jak sobie poradzi. Być może nie będzie miał wcale problemów. Zobaczymy, jakie zdjęcia nam wyjdą. Już na samym wstępie, fotografując Heliosem, uzyskałem taki analogowy klimat, ponieważ te powłoki są stare, powodują różne charakterystyczne zafarby, jakieś właśnie takie artefakty świetne, więc to już nam wprowadza taki lekko analogowy klimat. Ale fotografujemy aparatem cyfrowym, więc za sprawą obróbki możemy jeszcze bardziej podkreślić właśnie ten analogowy klimat, nastrój tych zdjęć, wprowadzić taki color grading bardziej kliszowy, analogowy i do tego celu posłużył mi mój zestaw presetów Analog Pack. Tak wyglądało zdjęcie przed obróbką, a tak po. Właśnie obrobiłem wszystkie zdjęcia z tej serii za pomocą mojego zestawu Analog Pack, który właśnie idealnie podkreślił nastrój tych zdjęć. Bo dobra i umiejętna obróbka ma za zadanie właśnie podkreślić to, co jest najważniejsze na zdjęciach, wyciągnąć jeszcze to na wierzch, a nieumiejętna obróbka może całkowicie zepsuć nastrój nam na zdjęciach. Więc jeżeli jesteście zainteresowani moimi zestawami presetów, no to link czeka na Was w opisie do tego filmu. Tam znajdziecie zestaw Analog Pack i Cinematic Pack. Do obu zestawów dołączone są lekcje, w których pokazuję, jak praktycznie korzystać z tych zestawów, jak dopasowywać je do rozmaitych zdjęć. Także link czeka na Was w opisie. Zapraszam. W międzyczasie do stylizacji dołożyliśmy kilka dodatków, na przykład w postaci tego Zenita, którego widzieliście na wstępie, tylko tutaj zamontowałem inny obiektyw 135 mm, o nim też był odcinek na kanale, możecie go znaleźć tutaj. Przy okazji dodaliśmy też kapelusz, porobiliśmy trochę zdjęć pod słońce i największym problemem tego obiektywu było to, że praktycznie nic nie widziałem przez tutaj wizjer, ponieważ to słońce tak wpadało do tych soczewek, że rozświetlało mi cały po prostu kadr, który tutaj widziałem w wizjerze i było bardzo trudne ustawianie ostrości. Też tutaj mam przejściówkę z potwierdzeniem ostrości, i ona również średnio działała, właśnie kiedy fotografowałem pod słońce. Radziłem sobie po prostu w ten sposób, że przysłaniałem troszeczkę tutaj, robiłem taką osłonę przeciwsłoneczną z ręki i wtedy ustawiałem ostrość i dopiero robiłem serię zdjęć i w ten sposób mogłem wybrać po prostu fotografię. Jeżeli chodzi o ostrość, to dopiero wszystko zobaczę na komputerze, jak to wygląda i powiem Wam w podsumowaniu, jak to wyszło. A tymczasem lecimy z kolejną częścią, tym razem już nie będziemy fotografować pod słońce. Zmienimy trochę warunki, żeby dać jeszcze temu obiektywowi wykazać się w innych warunkach. Także lecimy z kolejną częścią. Teraz z kolei przeszliśmy do cienia. Za nami są drzewa, na które jeszcze pada słońce, więc to będzie wyśmienita okazja, żeby zobaczyć, jak wygląda piękne rozmycie bokeh tego obiektywu, bo on jest kultowy. Wiele osób zakochało się właśnie w rozmyciu Heliosa, więc sprawdzimy, jak będzie wyglądało to rozmyte tło, oczywiście na najniższej przysłonie na obiektywie Helios. Teraz też będę doświetlał twarz Patrycji za pomocą lampy Newell. Ona będzie nam po prostu wypełniać ten pierwszy plan Patrycji twarz, ładnie oświetlać, a natomiast tło będzie właśnie oświetlone za pomocą tego słońca i to w efekcie da nam piękny bokeh. Także jedziemy.
Korzystam z lampy Newell. Ona jest bardzo fajna pod tym względem, że ona jest właśnie lampą LED. Mogę sobie regulować temperaturę barwową. Z przodu jest tutaj dyfuzor, więc to światło jest zwiększone. Dodatkowo lampę mogę obsługiwać sobie z pilota i po prostu zwiększać, zmniejszać moc i inne parametry. Działa ona na baterię, także bez problemu mogę ją zabrać w plener i doświetlać sobie zarówno sceny filmowe, jak i zdjęcia. Czas na podsumowanie naszego fotografowania właśnie z Heliosem. Jeżeli chodzi o takie ogólne podsumowanie, teraz przeglądałem sobie właśnie zdjęcia, sprawdziłem, jak wygląda ta ostrość, no i powiem Wam tak, nie jest ona idealna. Obiektyw jest troszeczkę mydlany, na niektórych zdjęciach troszeczkę ta ostrość lepsza jest, na niektórych troszeczkę gorsza, być może to też zależy od tego, po prostu jak ja dokładnie ustawiłem tą ostrość, ale niemniej, porównując z tymi obiektywami, którymi do tej pory fotografowałem, no to on jest troszeczkę mydlany po prostu na tej najniższej przysłonie. Jednak to nie jest taka wada, bo to wszystko ma swoje uroki. Te zdjęcia wyglądają bardzo oryginalnie, w takim retro vintage stylu. Te powłoki również powodują takie kolorki specyficzne na tych zdjęciach. Największym problemem było fotografowanie pod słońce, bo po prostu te flary, wszystkie te odblaski widziałem również tutaj w wizjerze i to tak rozświetlało mocno kadr, że ciężko było ustawić tą ostrość, ale przymykałem sobie po prostu tutaj dłoń i robiłem taką osłonę przeciwsłoneczną. No i dzięki temu mogłem ustawić ostrość, a jak chciałem zdjęcie z takimi flarami, no to po prostu puszczałem rękę. Wtedy to słońce wpadało na obiektyw, na matrycę i powstawały właśnie te flary i różne inne artefakty, co było zdecydowanie dużym urokiem tych fotografii i zaskoczyłem się, że ten obiektyw właśnie generuje takie fajne efekty, świetne takie flary. To na plus zdecydowanie. Ten obiektyw no, nie należy do najłatwiejszych. Ustawienie ostrości na niższej przysłonie powoduje troszeczkę takie mydlane efekty, jednak mimo wszystko nie ma co narzekać. Można z niego wycisnąć naprawdę bardzo fajne i ciekawe, przede wszystkim oryginalne zdjęcia. Rekompensuje ten obiektyw też bardzo fajnym rozmyciem tła, bo ta kompresja, to rozmycie tła jest naprawdę bardzo ciekawe, bardzo ładne. Ten bokeh jest bardzo charakterystyczny właśnie dla tego Heliosa i zdecydowanie jest to wartość dodana tego obiektywu. Głównie fotografowałem na tej najniższej przysłonie, bo lubię te obiektywy stare, ogólnie większość obiektywów lubię testować na najniższych przysłonach, żeby zobaczyć sobie, jak sobie właśnie radzą na tych najniższych wartościach. Jak przymykałem sobie troszeczkę przysłonę, no te zdjęcia były ostrzejsze, ale główny urok właśnie wychodzi na tych najniższych przysłonach. Zresztą widzieliście efekty na filmie, widzieliście jak wyglądają zdjęcia i sami możecie ocenić, czy taki efekt jest dla Was ciekawy. Jeżeli tak, no to warto sobie taki obiektyw kupić. Nie jest strasznie jakoś drogi, można go spokojnie wylicytować sobie w fajnych pieniądzach na aukcjach i może stanowić ciekawy dodatek naszego zestawu fotograficznego. A tymczasem lecimy na krótkie podsumowanie i zakończenie do studia, bo już mnie komary zżerają. Okej, i wróciliśmy z fotografowania. Już sobie podpiąłem z powrotem Heliosa do Zenita. I za chwilkę już zagości na mojej półce. Powiem Wam, że tak, bawiłem się świetnie, bo przede wszystkim wróciły te wszystkie wspomnienia, kiedy fotografowałem dokładnie takim Heliosem i kiedy właściwie miałem swoje początki fotografii portretowej. Trochę czasu minęło od tych chwil, ale fajnie było wrócić właśnie tak sentymentalnie do tego obiektywu i nie wyobrażałem sobie właściwie zacząć drugiego sezonu bez tego obiektywu. Teraz czekam na Wasze propozycje, piszcie w komentarzach, jakie kolejne obiektywy mógłbym przetestować w tej serii. Przede wszystkim pamiętajcie o kreatywności, żeby to były dziwne, często nietypowe obiektywy, bo to zdecydowanie urozmaici naszą serię i pokaże właśnie te stare obiektywy w fajnym wydaniu. Także tyle. Myślę, że na dzisiaj pamiętajcie o kciuku w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków z tej serii. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału. I to by było wszystko w tym odcinku. Dzięki za uwagę i do następnego razu. Cześć! Piąteczka!